Dawno mnie nie było na YouTubie. No, już dawno, dawno, ale wiecie co? Skończyła się jesień, a to oznacza, że skończył się czas intensywnych projektów i domykania ich, spajania do kupy. A to z kolei oznacza, że możemy zacząć się czymś nowym i wprowadzić w życie nowe projekty, albo wrócić do starych. Dlatego witam was w nowym odcinku vloga. Dzisiejszy temat: konkursy. Nie mówię tutaj o takich konkursach dużych, ministerialnych, czy nie wiem, ogólnopolskich, szerokich. Nie mówię o takich konkursach, które są skierowane do NGO-sów na przykład, albo do jakichś, nie wiem, firm, o przetargach itd., itd. Mówię tutaj o takich standardowych konkursach, które na przykład firma, jakaś marka proponuje swoim odbiorcom, swoim klientom. Po co się robi takie konkursy? Wydaje mi się, że jest takich 5 powodów, dla których głównie robi się konkursy w firmach. Przede wszystkim dlatego, że jest to świetne, świetne narzędzie promocyjne. Przy okazji robi się jakiś dobry content, ludzie zaczynają coś szerować, udostępniać i tak dalej, zachęcać siebie nawzajem do wzięcia udziału w konkursie, więc mamy atrakcyjny content, który promuje. Kolejny plus jest taki, że w konkursie dajemy wartość naszym odbiorcom, no bo jeżeli mamy wartościowe nagrody, no to super, to oni się jeszcze bardziej angażują w to, żeby wejść z nami w jakąś relację, a my jako przedsiębiorcy możemy te relacje pogłębić, w jakiś sposób wykorzystać. No i właśnie w końcu konkursowiczów możemy przekonwertować potem na klientów, albo jeszcze lepiej z ich pomocą pozyskać nowych klientów, nowych wiernych klientów, albo przynajmniej takich, którzy będą szczerze zainteresowani tym, co im możemy zaoferować. Więc konkursy są naprawdę, naprawdę świetną metodą, taką trochę grywalizacyjną metodą do tego, żeby wypromować siebie, dać więcej wartości klientom, a jednocześnie sprawić, żeby nasze przedsięwzięcia, biznesy, projekty i tak dalej miały lepsze wzięcie. Tylko widzicie, z konkursami jest jeden problem. Ja się tego nauczyłem podczas tej jesieni. Mianowicie często konkursy są po prostu rozciągnięte w czasie. Miałem okazję w tej jesieni poprowadzić jeden konkurs, który był zbyt rozciągnięty w czasie. Miałem okazję nawet wziąć udział w jednym konkursie literackim, na który wysłałem swoje opowiadanie i szczerze mówiąc, to właśnie w tym momencie dopiero sobie przypomniałem o tym, że brałem w nim udział, bo czas tego konkursu był strasznie, strasznie wydłużony. A moja propozycja i moja sugestia jest taka, żeby konkursy robić krótkie i szybkie. Ale w szczegółach. Kojarzy mi się taki eksperyment, może słyszeliście o tym eksperymencie, nazywa się eksperyment marshmallow. W eksperymencie bierze się małe dzieci, 5-8-latków, sadza się je w jednym pokoju przy stole, a na stole jest talerzyk z jedną pianką marshmallow. I dzieciakom mówi się wtedy: dobra, słuchaj, możesz teraz zjeść tę piankę, albo możesz poczekać 10 minut, nie dotykać tej pianki wcale, ale po 10 minutach, jeśli wytrzymasz, dostaniesz pianki dwie. I ten eksperyment super pokazuje, jak my nie możemy wytrzymać tego czasu oczekiwania na nagrodę. I dzieciaki, jako że są szczere i nie mają nałożonych na siebie filtrów społeczeństwa, ani doświadczenia i tak dalej, no one stosują różne techniki, żeby tylko nie myśleć o tych piankach, które mają na talerzu. Więc wiecie, biorą sobie ręce pod pachy, albo pod siebie siadają, albo patrzą w ogóle gdzieś na sufit i tak dalej, i tak dalej. No, cuda, cuda się tam dzieją na sali. Ale eksperyment pokazuje jedną rzecz, że te osoby, które rzeczywiście potrafią poczekać dłużej na gratyfikację, zazwyczaj potem lepiej sobie radzą w życiu i ogólnie im fajniej wychodzi, mają większą cierpliwość, odnoszą więcej sukcesów też i tak dalej, i tak dalej. Tylko wydaje mi się, że takich osób, które mają w sobie zdolność odraczania gratyfikacji, odraczania i czekania na nagrodę, jest w naszym społeczeństwie coraz, coraz mniej. I dlatego myślę, że konkursy, które mają bardzo daleko w czasie odroczoną gratyfikację, odroczoną nagrodę, informację zwrotną, czy się udało, czy się nie udało, to są słabe konkursy, a przynajmniej staną się coraz słabsze w obliczu, czy w kontraście do tych, które będą konkursami szybkimi. I teraz, co to oznacza mieć szybki
konkurs, to nie tylko oznacza, że on ma trwać, nie wiem, jeden dzień albo kilka godzin. To oznacza, że gratyfikacja musi pojawić się od razu. Innymi słowy, dobry konkurs, i do tego też zachęcam, żeby tak tworzyć swoje konkursy, dobry konkurs to jest taki, który od razu po wysłaniu zgłoszenia, nie wiem, propozycji, odpowiedzi, daje coś w zamian. I jasne, nie musi to być główna nagroda, no bo na główną nagrodę, wiadomo, można jeszcze poczekać i tak dalej, ale może być to coś małego. Podobnie zresztą nie tylko z konkursami, ale w ogóle z akcjami promocyjnymi. W ogóle coś wam pokażę. Jesteśmy w kawiarni Pożegnanie z Afryką w Lublinie. Światło jest przytłumione, a klimat poetycki. I dlaczego tutaj jesteśmy? Bo w knajpie zadziałała się ciekawa rzecz. Ciekawy konkurs, ciekawa inicjatywa związana właśnie z tymi domkami. To jest konkurs realizowany przez kawiarnię. Konkurs, który relatywnie trwa długo, bo 24 dni, ale jest o tyle ciekawy, że nagrody tak naprawdę pojawiają się natychmiastowo. Bo konkurs też nawiązuje trochę do takich kalendarzyków adwentowych, stąd 24 dni tuż przed świętami. O co chodzi? Otóż pierwsza osoba, która pojawi się w kawiarni, ma szansę wziąć sobie pierwszy, kolejny numerycznie domek. W ogóle te domki są całkiem fajne i takie dosyć przyjemne, co też działa na plus dla całej rozgrywki. A co jest w takim domku? W takim domku są niespodziewane nagrody. Można sobie wylosować coś ciekawego od takich drobnych rzeczy w stylu stylowych opakowań po lepsze, na przykład darmowe kawy, próbki kaw do domu, po no, całkiem pokaźne nagrody, na przykład prywatny pokaz baristyczny. Więc naprawdę ciekawa rzecz. Zapraszam do Pożegnania z Afryką, które jest otwarte normalnie od 13, a w weekendy jest od 12. Od 12. Fajna akcja, bardzo fajna, mam nadzieję, że się wam to spodobało. Mi się to bardzo podoba, bo to jest taki mini konkurs. Nagrody są od razu praktycznie i dodatkowo są to nagrody dosyć ładne, bo te domki całkiem mi się podobają. Plus, dla którego dodatkowo zachęcam was, żebyście odwiedzili Pożegnanie z Afryką, jest taki, że jedną z nagród jest moja gra edukacyjna, karciana, bohaterowie. Bohaterowie, czyli gra edukacyjna ucząca dobrego opowiadania, ucząca storytellingu. Jeżeli chcecie ją dostać, to któryś dzień w którymś domku kryje się karteczka z właśnie taką nagrodą. Więc warto się wybrać. A przede wszystkim warto samemu, jeżeli będziecie organizować konkursy, pomyśleć o tym, jaką nagrodę możecie dać od razu. Może to jest jakaś mała nagroda, może mała gratyfikacja, ale super by było, gdyby od razu się coś pojawiło, no bo ludzie potrzebują tego. Nie? Coraz trudniej jest im wytrzymać, przetrzymać ten czas w czekaniu, w oczekiwaniu na dużą nagrodę. Więc im prędzej pojawi się jakaś, tym lepiej. O tym, jakie nagrody mogą się pojawiać, no to jeszcze sobie poopowiadamy. No bo z tym się wiąże też dużo tematów, typu programy lojalnościowe i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem dzięki za obejrzenie. Wróciliśmy na YouTube'a, więc jest super. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, zasubskrybujcie, bardzo proszę. A jeżeli jest w ogóle super i myślicie, że ten materiał się komuś może przydać, to możecie go podesłać swojemu znajomemu. Niech obejrzy i wyciągnie coś dla siebie.